Witamy serdecznie na naszym kolejnym webinarze Bliźniak Cyfrowy DBR77. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mieliśmy webinar poprowadzić razem z Piotrem. Niestety, jak słychać, moje struny głosowe odmówiły troszeczkę posłuszeństwa. Dlatego zostawię dzisiaj Państwa w najlepszych rękach do poprowadzenia tego webinaru. Bardzo przepraszam, ale pozostaję do Państwa dyspozycji. Zapraszam do kontaktu, zostawię do siebie dane na czacie pod koniec webinaru. A teraz oddaję głos Piotrowi. Życzę Państwu ogromnej dawki wiedzy i poznania naszego bliźniaka cyfrowego. Piotrze? Dzięki, Sonio. Mamy też niespodziankę dla Państwa. Nie będę jedyną gadającą głową podczas naszego eventu dzisiejszego. Mamy w planie w 40 minut opowiedzieć Państwu o bliźniaku cyfrowym. Ja niestety nie mam na ekranie danych, ile osób nas ogląda i czy ktoś dołącza. Mam nadzieję, że tak jest. Ja mam tak z doświadczenia, że jak mi wyskakuje live na LinkedInie, to w tym momencie mówię, o, ktoś opowiada i zaglądam i niestety jestem tam tylko 3 sekundy. Więc mam nadzieję, że ci, którzy zajrzą na nasze spotkanie dzisiejsze, zostaną z nami troszeczkę dłużej. Drodzy Państwo, mamy w planie dzisiaj opowiedzieć właśnie z Sonią. Taki był plan, żebyśmy startowali razem. No niestety Soni głos uciekł. Opowiedzieć Państwu o 4 takich kluczowych rzeczach związanych z bliźniakiem cyfrowym. Troszeczkę o historii, ale nie będzie jakiegoś ogromnego przynudzania. Raczej postaram się Państwu opowiedzieć, dlaczego mamy tak strasznie dużo chaosu informacyjnego wokół nas w opowieściach o bliźniaku cyfrowym. Powiem Państwu o korzyściach wdrożenia bliźniaka cyfrowego przedsiębiorstwa. To znaczy już po pierwszym punkcie będziemy wiedzieli, czy są bliźniaki cyfrowe różnych produktów. My się zajmujemy w DBR-ze konstrukcją bliźniaka cyfrowego całego przedsiębiorstwa. Jest to najnowsze rozwiązanie na rynku dostępne. Nie mówię to o naszym rozwiązaniu, tylko w ogóle o koncepcji. I będę starał się zajmować tym tematem, żebyście zobaczyli Państwo, co bliźniak cyfrowy może nam dać. Później powiemy sobie krok po kroku o wdrożeniach. Postaram się Państwu pokazać, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Opowiedzieć troszeczkę o tym, jak do tematu podejść w tym takim właśnie nowoczesnym podejściu. Nowoczesny nie oznacza, że jakoś bardzo nowatorskim, tylko rzeczywiście technologia zmieniła się na tyle, że tworzenie bliźniaka cyfrowego jest już dzisiaj bardzo łatwe. No i na koniec może troszeczkę pokażemy Państwu nowości, to znaczy zabierzemy Państwa do metaversu bliźniaka cyfrowego, czyli do zakładu produkcyjnego w online i tutaj dołączy do nas wtedy gość specjalny, twórca naszej platformy, Mateusz, który opowie troszeczkę o platformie. Mam nadzieję, że pokaże Państwu, rzeczywiście jest to super łatwe, szybkie, łatwe i przyjemne, a na koniec pokażę Wam, jak możemy wejść w trójwymiarze, czyli w takiej imersji właśnie VR-owej do zakładu. Mam nadzieję, że uda nam się to zademonstrować Państwu na monitorach, a zachęci Was to trochę do skontaktowania się z nami. Ale zacznijmy od początku, czyli od historii. Bliźniak cyfrowy, powiem Państwu, bardzo często, jak dostaję różnego typu pytania na konferencjach, czym się zajmuję, mówię, że tworzę bliźniaka cyfrowego i w tym momencie słyszę, no tak, ale to już takich technologii widziałem dużo. Tak, i ta odpowiedź jest oczywiście mocno prawdziwa, ponieważ koncepcja bliźniaka cyfrowego ma już bardzo, bardzo wiele lat. Pierwsze odwzorowania fizyczne NASA wykorzystywała już w misji Apollo, czyli w latach 60. poprzedniego wieku. Na początku naszego tysiąclecia obecnego pierwsze cyfrowe odwzorowania zaczynały się dziać na produkcji. Natomiast przede wszystkim na samym początku odwzorowywano, i o tym pewnie Państwo słyszeliście mnóstwo razy, odwzorowywano trójwymiarowo, no bo pewnie warto w ogóle sobie zadać pytanie, czym jest ten bliźniak cyfrowy. O, bliźniak cyfrowy jest wirtualnym odwzorowaniem świata rzeczywistego. Może on mieć formę graficzną, najczęściej przez nas tak właśnie jest ona rozumiana, dwuwymiarowo, czyli kartką papieru, albo trójwymiarową, czyli pewnymi modelami. Może mieć też formę liczbową, czyli może być po prostu równaniem. Ci z Państwa, którzy studiowali taki kierunek, na przykład jak ekonomia albo zarządzanie, pewnie pamiętacie takie, ja mocno mi się to wyryło w pamięci, taki egzamin jak ekonometria. Ekonometria to była właśnie budowa pewnych wzorów opisujących, czy struktur wzorów opisujących rzeczywistość. I to także jest forma bliźniaka cyfrowego. My pod pojęciem bliźniaka cyfrowego i tej historii, następnych slajdów, o których będę Państwu opowiadał, będziemy rozumieli trójwymiarowe, graficzno-liczbowe odwzorowanie świata. Czyli z jednej strony mamy modele 3D, które przypominają bardzo często konkretne maszyny, tak jak na przykład na tym ekranie, który za mną sobie tam fruwa, Państwu dzisiaj pokażę pewnie trochę więcej przykładów. Mamy pewne odwzorowania przypominające konkretne maszyny, czyli świat rzeczywistych aktywów, ale co jest równie ważne, pewnych interakcji zachodzących pomiędzy tymi maszynami. Właśnie o te interakcje będzie nam chodziło, bo one będą pomagały nam w podejmowaniu naszych decyzji, czyli tak naprawdę w poprawie efektywności procesów, które się dzieją wokół nas. Ale cofamy się do historii.
Początek naszego wieku, mniej więcej 12 lat temu, to jest moment, w którym zaczęliśmy obrazować najczęściej produkty. Czyli na przykład ktoś projektował but i chciał zobaczyć, jak on będzie wyglądał, albo projektowaliśmy na przykład budynek i renderowaliśmy jego obraz dookoła. Ja pamiętam, jak 12 lat temu zarządzałem takim dużym zakładem produkcyjnym Elana i postanowiliśmy, że zaprojektujemy nową halę, trójwymiarową wycieczkę po niej zrobimy. I pamiętam, że udało nam się zrobić taką formułę, jedyne 3,5 dnia renderował się film, który trwał 10 sekund. Dzisiaj to wszystko jesteśmy w stanie renderować w czasie rzeczywistym. I to jest właśnie ta ogromna różnica pomiędzy technologią, która była 12 lat temu, a to, co mamy dziś. Więc idziemy dalej. Rok około 2010-2012 pojawiają się pierwsze koncepcje opomiarowywania i oczujnikowania albo maszyn, albo bardziej skomplikowanych produktów. Tutaj najczęstszym przykładem, którym się posługuje, bo on jest taki pięknie wizualizujący to, co się wydarzyło, były silniki, w zasadzie turbiny silników odrzutowców i całe silniki. Rolls-Royce i General Electric poszli bardzo szybko w kierunku tego, żeby opomiarowywać to, w jaki sposób te silniki działają, poszczególne elementy funkcjonują, zbierać dane. Doprowadziło to do gigantycznej zmiany wiedzy na temat użytkowania. Wtedy między innymi okazało się, że dużo bardziej efektywnym pod względem konsumpcji paliwa są wysokie loty, sposób znoszenia, szybkość opadania, tego typu historie, ale samo użytkowanie. Umiano dzięki tym danym przewidzieć awaryjność tych maszyn w ogromnym stopniu. Drugim takim case'em, który był szybko, mocno rozchwytywany, to były platformy wiertnicze, gdzie tworzono pełnego bliźniaka cyfrowego platformy wiertniczej. Innymi słowy, opomiarowywano jej poszczególne elementy, wizualizowano, zbierano dane, a następnie szukano, i tu jest pewne clue, korelacji pomiędzy przyczynami zdarzeń, no i samymi zdarzeniami w postaci najczęściej awarii. 2012-2015 rok to jest taki czas, kiedy zaczynamy wykorzystywać bliźniaki cyfrowe głównie dla dwóch celów. Pierwszy z nich to jest właśnie temat związany z utrzymaniem ruchu, czyli właśnie zbieranie danych o przyczynach, o sposobie działania maszyn, urządzeń, przyczynach awarii i samych awarii. I drugi obszar wykorzystywany, do którego były wykorzystywane bliźniaki cyfrowe, to edukacja. No bo drodzy Państwo, jeżeli mamy na przykład bardzo drogie narzędzie, które gdzieś pod ziemią kopie, jakiś taki kombajn, który wykopuje węgiel, samo urządzenie jest drogie, ale oczywiście też czas przebywania tam na dole jest bardzo limitowany i niebezpieczny, to młodzi pracownicy, którzy mieli na przykład zajmować się wymianą poszczególnych elementów, czyli taki tradycyjny maintenance tych urządzeń, no lepiej było ich szkolić na powierzchni niż na dole. No a na powierzchni oczywiście trzeba byłoby odwzorować ten świat i wykorzystuje się do tego na przykład wirtualną rzeczywistość. To jest jeden z tych przykładów, który w Polsce się autentycznie wydarzył. Już niestety nie wyjmę szybko z rękawa, jak się ta firma nazywa, no zbyłem na prezentacji takiego rozwiązania. I fajnie, czyli dzięki temu mamy już pewne problemy rozwiązane, jesteśmy w stanie pracować nad ograniczeniem przyczyn awarii, jesteśmy w stanie edukować, ale idziemy dużo dalej. Pojawia się 2018 i zaczynamy móc odwzorowywać procesy, czyli na przykład pracę na linii produkcyjnej, albo proces magazynowania, albo proces dostarczania materiałów na linie produkcyjne, czyli ileś czynności, które są wykonywane, które się dzieją dzięki iluś elementom, które muszą z sobą współpracować. Tu rodzi się pytanie, po co to robić? No właśnie przede wszystkim, żeby szukać tych nieefektywności, szukać, w którym miejscu moglibyśmy te nieefektywności usprawniać. Moglibyście tutaj powiedzieć, no tak, ale od tego jest lin. Tak, o linie też jeszcze dzisiaj Państwu opowiem, bo okazuje się, że właśnie digitalizacja koncepcji linowej jest tym, czym będą się zajmowały algorytmy usprawniające procesy decyzyjne na halach produkcyjnych. Czyli mamy rok 2018-2022, kiedy zaczynamy móc opomiarowywać wiele współistniejących działań, czynności, aktywów na terenie hali produkcyjnej i efektywnie na tej bazie podejmować pewne decyzje. Rodzi się pytanie, dlaczego tak późno? Już troszeczkę na to pytanie odpowiedziałem, mówiąc o tym, tej mojej anegdocie, jak zarządzając zakładem chemicznym potrzebowaliśmy 3,5 dnia, żeby zrobić prostą 10-sekundową symulację, a dzisiaj robimy w czasie rzeczywistym rendering. Otóż wydarzyła się ogromna zmiana w zakresie dostępności, po pierwsze mocy obliczeniowych, po drugie samych danych, a na koniec dnia łączności. To znaczy jeszcze do niedawna przesyłanie gdzieś sygnałów informacyjnych z linii produkcyjnych było kosztowne, było trudne, wiązało się z dużymi opóźnieniami, było też zagrożone, czy raczej zagrażało bezpieczeństwo przepływom tych danych. Natomiast dzisiaj oczywiście łączność ma zupełnie inny charakter, technologia 5D zmieniła świat. To samo dotyczy processingu, czyli szybkości realizowanych obliczeń. Jeszcze niedawno nie mieliśmy w zasadzie takich możliwości, abyśmy byli w stanie w czasie rzeczywistym renderować, analizować, symulować, przepracowywać różnego typu decyzje, które się dzieją na hali. Dzisiaj na szczęście nasze moce obliczeniowe już na to pozwalają.
Także pozwoliliśmy sobie rzucić pewną predykcję rok 2024 jako Network of Systems, czyli właśnie połączenie wielu systemów. O ile dzisiaj bliźniak cyfrowy DBR-u pozwala na pełne odwzorowanie pracy na hali produkcyjnej i na magazynie, i przepływu materiałów, i pracy maszyn, robotów, ludzi, wszystkich aktywów, które tam się dzieje, to spodziewamy się, że już niedaleko, 2024 rok jest dużo bliżej niż nam się wydaje, zaczniemy móc łączyć ileś zakładów na przykład, wymieniając je informacjami w czasie rzeczywistym, czyli na przykład awaria u dostawcy szyb może spowodować opóźnienia w montażu okien, no i warto jest mieć to na uwadze, czyli posuwamy się w obszarze predykcyjnym naszymi algorytmami, już wychodzimy poza zakład, idziemy dalej, zaczynamy te dane wymienić. Więc tyle o historii, teraz może troszeczkę o korzyściach, już o nich troszeczkę starałem się powiedzieć. Pierwszy taki slajd, który ma Państwu uświadomić, do czego ma nam służyć bliźniak cyfrowy, dlaczego on jest tak szalenie ważny, to jest ta różnica dawnego stylu, czyli na przykład WSM-u i świata digitalnego w naszej koncepcji Lean 4.0. Już mówię, co mamy na myśli. Otóż ci z Państwa, którzy zajmują się produkcją, a domyślam się, że to są głównie odbiorcy naszych webinarów, naszych podcastów, pamiętacie na pewno, czym się zajmuje i do czego służy Value Stream Mapping, mapa strumienia wartości. Tutaj mamy po lewej stronie taki bardzo typowy przykład. I jeszcze 15-20 lat temu na każdym szkoleniu linowym, bo to jedno z pierwszych narzędzi, ponieważ ono ma doprowadzić do tego, abyśmy zidentyfikowali, gdzie się dzieją na hali wąskie bottlenecki, gdzie są zwężenia produkcji, gdzie będziemy w stanie policzyć, jakie tam są parametry efektywnościowe, gdzie będziemy w stanie szukać pomysłów, w jaki sposób to wąskie gardło poszerzyć po to, żeby zwiększyć produkcję i co jakby równie ważne w Value Stream Mapie, po to, żebyśmy byli w stanie przeanalizować cały lead time, który potrzebny jest dla procesu, zaplanować poszczególne stany magazynowe, międzyprocesowe, po to, żebyśmy świadomie działali. Tak, super, to narzędzie jest oczywiście fantastyczne i ono dalej jest w mocy. Natomiast większość klientów, jeżeli nie wszyscy klienci, z którymi się dzisiaj spotykamy, a tych rozmów prowadzimy dużo masowo, mówią mi jedno. Piotr, nasza firma jest inna niż wszystkie, nasze cykle produkcyjne są bardzo unikatowe, często pracujemy make to order, dlatego każde jedno zlecenie jest inne, a jeżeli tak, to koncepcja WSM-u, która jak pamiętamy zasadza się na tym, że wybieramy reprezentantów danych grup produktów i dla nich robimy tą analizę, a później wykorzystujemy tą analizę dla całej populacji, no ona już nie będzie działała, ponieważ zmienność tego procesu jest tak ogromna i różnorodność, że mapa nie jest narzędziem elastycznym. I do tego właśnie ma nam służyć świat digitalny bliźniaka cyfrowego. Zamiast biegać z maszynami i analizować eksperymenty, jaki przepływ będzie bardziej korzystny, co możemy zmienić na hali, równie dobrze tą robotę możemy robić w symulacjach bliźniaka cyfrowego, przekładając maszynę, analizując w jaki sposób i symulując, w jaki sposób będą się te zmiany działy. Albo właśnie liczbowo jesteśmy w stanie bardzo szybko w bliźniaku cyfrowym reagować na te zmiany, bo jeżeli mamy value stream mapę, mamy przygotowany plan, który zakłada, że materiały są na czas, że ludzie są dostępni, no awaryjność maszyn już jest jakby przewidywana co do tego, że mogą być tutaj odchylenia, to w bliźniaku cyfrowym, który jest w stanie niemalże w czasie rzeczywistym absorbować wszystkiego typu informacje opisujące zmienność, będziemy w stanie dopasowywać się właśnie zarówno do krótkich serii, jak i do ogromnej zmienności. Taki mały koncept, który chciałbym, żebyśmy zrobili trzy kroki do tyłu, zanim pójdziemy do samego bliźniaka cyfrowego i do algorytmu, bo pamiętajmy, że bliźniak cyfrowy, jaka czysta prezentacja trójwymiarowej przestrzeni, to jest jeszcze bardzo niewiele. Ona dopiero zaczyna mieć sens wtedy, kiedy będziemy mieli algorytmy, które będą wspierały nas w procesach decyzyjnych. I wielu klientów dzisiaj kontaktuje się z nami i mówi, hej, zacznijmy, wdróżmy tego bliźniaka, zróbmy algorytmy, będziemy dzięki temu będziemy w stanie być bardziej efektywni. Mówimy tak, oczywiście. Natomiast historia zaczyna się niestety albo stety trzy kroki wcześniej. Lean 4.0 to jest digitalizacja szerszego procesu, który zaczyna się na tym, abyśmy zbierali dane, żebyśmy te dane byli w stanie pogrupować w sposób dla nas zrozumiały, żebyśmy byli w stanie planować w ujęciu wszystko się udało, a następnie symulujemy warianty różnego typu, które właśnie będą przewidywały pewną zmienność świata wokół nas i w piątym kroku będziemy budowali algorytm, który będzie automatyzował to działanie. Więc żebyśmy przeszli przez te elementy, szybciutko przeprowadzę przez Państwa przez prezentację, która nie jest śliczna. Przyznam się szczerze, że my chwilę temu skończyliśmy panel do NCBR-u i trochę mi zabrakło czasu, żeby przygotować śliczną prezentację, za to obiecuję, będzie ona bardzo merytoryczna. Zanim wystartujemy, myślę, warto jeszcze powiedzieć sobie jedno. Żyjemy w świecie, w którym internet rzeczy w obszarze przemysłowym zaczyna być szalenie istotny. Internet rzeczy sam w sobie nie jest terminem bardzo, bardzo starym.
no bo ma tych lat, powiedzmy sobie 10, 12 czy 15. Natomiast do tej pory internet rzeczy rozumieliśmy głównie jako sposób na to, aby pozyskać dane o nas, o ludziach, czyli na przykład mamy zegarek, mamy telefon, mamy lodówkę i mamy piekarnik. Jak piekarnik skończy piec, to na naszym telewizorze wyskakuje informacja, że piekarnik skończył piec. I o tym najczęściej myślimy, myśląc o internecie rzeczy. Natomiast internet rzeczy swoją ogromną karierę zaczyna właśnie w obszarze produkcji, gdzie jesteśmy w stanie zbierać niemalże każdą informację po to właśnie, żeby móc ją później dalej przetworzyć. Więc już na tym samym początku możemy sobie powiedzieć tak, bliźniak cyfrowy jest świetnym narzędziem do tego, żeby zarządzać danymi plus planować w oparciu o dane. Jesteśmy w stanie na bazie bliźniaka cyfrowego jasno zdefiniować, jakiego typu dane będą dla nas kluczowe do tego, żebyśmy poprawiali swoją efektywność, a głównie efektywność swoich procesów. Dobra, jakiego typu dane możemy zbierać, słuchajcie, i wykorzystywać? Po pierwsze dane z maszyn, to się wydaje najbardziej oczywiste. Jesteśmy w stanie się podłączyć do maszyn praktycznie wszystkich już dzisiaj. No powiedzmy sobie tych, które są nie starsze niż 15 lat. Te maszyny, do których się nie możemy podłączyć z różnych przyczyn, albo technicznych, albo ekonomicznych, możemy oczujnikować. Słuchajcie, tutaj świat nam dzisiaj daje niesamowite możliwości. Wystarczą proste czujniki, na przykład drgań, których sygnały zbierane wystarczą do tego, abyśmy no, mnóstwo informacji zbierali o czasach cyklu, o tym, czy maszyna pracuje, czy nie pracuje, czy pracuje w sposób standardowy, bo drgania mogą sygnalizować potencjalne awarie. Bardzo łatwe czujniki, dobre rozwiązanie. Możemy zbierać dane z innych systemów, jak na przykład dane z systemów klasy ERP albo systemów MES-owych, gdzie mnóstwo tych informacji jest. One często nie są wykorzystywane wprost dla procesów decyzyjnych w obszarze produkcji czy logistyki, natomiast te informacje warto przejąć. Możemy zbierać dane deklarowane, jak na przykład pracownik na linii z tabletem deklaruje przyczynę awarii. To jest dla nas kluczową informacją do tego, żeby optymalizować proces działania. Możemy zbierać dane zewnętrzne, o czym bardzo często zapominamy, że na przykład awaryjność danej klasy maszyny, u nas jest ona awaryjna w jakiś sposób i wydaje nam się to dziwne, nieprzewidywalne, no, ale jakbyśmy dostali informację od dostawców maszyny o sposobie wykorzystania tej maszyny także przez innych klientów, ja wiem, nie jest to normalna praktyka, ale zdarza się, że przekonujemy do tego klientów, to mamy już statystykę awaryjności, która dla nas jest szalenie ważna w predykcjach na przykład capacity zakładu. Dane zakładane, no tak, możemy sobie zakładać, że niektóre czasy cykli na przykład będą realizowane w jakiś sposób, później będziemy to weryfikowali. Dane historyczne, to jest jakby w przypadku dla nas, naszych analiz kluczowe, bo nic nie jest mądrzejsze niż doświadczenie, a doświadczenie to nic innego jak dane historyczne, więc jeżeli jesteśmy w stanie zebrać duży blok danych z przeszłości, to jesteśmy dużo mądrzejsi. I na koniec prognozy eksperckie czy prognozy czy cyklów, one także będą dla nas ważne, bo na przykład jak liczymy wykorzystanie naszego capacity, czy wystarczy nam capacity zakładu linii magazynu, no to patrzymy sobie na prognozy rozwoju rynku na najbliższe 2-3 lata i wtedy możemy je zderzyć z informacjami o szacowanych prognozach capacity i z tego wyciągać konkretne wnioski. Także jak widzicie, zbiorów danych może być mnóstwo. Możemy je zbierać automatycznie, ręcznie, możemy je eksportować, co jest także bardzo ważne, możemy je estymować. Opowiem Państwu, że praktyka pokazuje, że niezwykle często jest tak, że z klientami zaczynamy pracować nad jakąś formułą. Wiemy, że danych będziemy potrzebowali jakiegoś typu, jakichś grup całkiem niemało i okazuje się, że nie wszystkie one są zbierane, kolekcjonowane. Czasem się to najzwyczajniej w świecie nie opłaca i wtedy zaczynamy właśnie sięgać po estymację. Jest to możliwa metoda, natomiast ona naturalnie jest obciążona tym, że no już estymacja ma jakiś błąd predykcyjny, w związku z czym no później wykorzystanie dalej w kolejnych predykcjach zaczyna być wielkim problemem. Kilka informacji o samych danych. Drodzy Państwo, o danych, coś jak to słynne powiedzenie IBM-a, 90% danych jest nie starsze niż 2 lata. I to jest pewnie prawda. Natomiast wokół nas mnóstwo danych jest zbieranie danych płytkich. Dane płytkie to są dane, które na przykład mapa Google działa na danych płytkich. To jest nasza lokalizacja. I to, że zbiera tylko i wyłącznie informacje, gdzie jesteśmy ulokowani, dla nas jest wystarczające, bo pozwoli nam to ocenić, na przykład gdzie będą korki na jakichś częściach miasta. Natomiast nie jest to rząd wielkości danych i głębokość danych, które jest dla nas w przemyśle czy w logistyce wystarczające. Więc stawiamy kilka takich bardzo mocnych wymogów, które będą definiowały, czy mamy wystarczająco głębokie i reprezentatywne dane do tego, żeby wykorzystywać je w naszym codziennym świecie. Po pierwsze, dane muszą mieć wartość merytoryczną, poznawczą.
Dam przykład. Jeżeli analizujemy pracę robota, który jest zaprojektowany co do danego cyklu i cykl pracy robota na stanowisku wynosi 37 sekund i zbierzemy obserwacje z miesiąca pracy, to drodzy Państwo, dowiemy się, że cykl trwał 37 sekund, chyba że robot nie działał. I to jest tylko jedyna informacja, którą z tej danej wyciągniemy. Jeżeli uzupełnimy te dane na przykład o konkretne informacje pracy tego stanowiska, sposób, nie wiem, zaopatrywania materiału, typy awarii, jakieś tam inne historie, to już zaczynamy mieć konkretną wartość merytoryczną. Natomiast no, sama informacja cyklu porównywalnego nie jest jeszcze ilością. Potrzebujemy odpowiednią ilość tych informacji. To oczywiście jest banał, natomiast głównie chodzi nam w przypadku produkcji o długie ciągi czasowe. Znaczy obserwacja jednego dnia pracy zwykle nie jest silnie edukacyjna. Jeżeli mamy obserwacje z roku, z dwóch, z pięciu danego stanowiska w różnych układach i umiemy w tej linii czasu zbierać te informacje i w linii czasu porównywać je z innymi, to zaczyna mieć to dla nas konkretną wartość, ale także ilość. Różnorodne. Informacje powinny być różnorodne i to dotyczy różnych źródeł informacji. Dam Państwu przykład. Jeżeli mamy informację, czy maszyna działa, czy nie działa sama w sobie, to oczywiście parametr istotny dla OI, ale kiedy uzupełnimy tą informację, na przykład o to, gdzie był pracownik w tym czasie, z bardzo różnorodnej klasy informacja, będziemy dużo mądrzejsi, analizując wolumeny produkcyjne i przyczyny problemów, czy na przykład maszyna stała, a pracownik poszedł po części, bo maszyna była, nie wiem, trzeba było zrobić setup, czy poszedł na magazyn, bo nie było materiału. No i w tym drugim konkretnym przypadku wiemy, jakiego typu działania musimy przedsięwziąć, żeby nie tracić efektywności. Dane powinny być zmienne, o czym już troszkę mówiłem, szybko dostarczane, no bo oczywiście informacje zagregowane sprzed dwóch miesięcy już w dzisiejszym świecie do niczego nie są nam potrzebne. No i na koniec powinny być prawdziwe albo co najmniej rzeczywiście odwzorowujące rzeczywistość. Słuchajcie, nie będę opowiadał wiele o budowaniu, ta prezentacja będzie dostępna. Ważne jest to, żeby w bardzo świadomy sposób podchodzić do danych. Często o tym mówimy. Data lake management jest jednym z kluczowych dzisiaj obszarów, którymi firmy w naszej ocenie powinny się zajmować. Ważne jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego typu dane potrzebujemy, nie zbierać wszystkich danych, żeby nie wpaść w szum informacyjny, czyli po prostu przesyt informacji, które nam nie obrazuje świata rzeczywistego, więc definiujemy, które dane są dla nas kluczowe, jak je zbierać, czy już je mamy, czy już ich nie mamy, a następnie jak będziemy chcieli je kolekcjonować. Ja troszkę przyspieszę, żeby ściągnąć Państwa do samego bliźniaka. Już nie będę bardzo detalicznie jechał po wszystkich założeniach. Drugim krokiem jest raportowanie. Jeżeli już mamy dane, czyli słuchajcie, takie powiedzmy sobie mięso informacji, następnie musimy je przygotować w takie zestawy informacyjne, które będą dla nas użyteczne, czyli w raporty. Możemy mieć raporty czasu rzeczywistego, czyli na przykład jakie zlecenia dzieją się na linii produkcyjnej w danym momencie, jakie zlecenie będzie następne, ile jeszcze sztuk na danej linii się dzieje, albo też o różnego typu zdarzeniach bądź kryzysach, które się właśnie dzieją. Druga klasa raportów to są raporty, które pokazują pewien okres czasu i pokazują nam pewną wartościową efektywność. Czyli na przykład jeżeli wiemy, że na danym stanowisku produkcyjnym, w danym typie produkcji efektywność albo czas cyklu wynosiła X, to jest to konkretna wiedza, która nam się dalej przyda w konkretnych pracach dalej. Jesteśmy w stanie zbierać informacje o pracy poszczególnych pracowników, poszczególnych zleceń, na poszczególnych liniach, o całych liniach produkcyjnych, bądź wreszcie o całym zakładzie, więc mamy różny poziom gradacji. I mówiąc o raportach, nie byłbym z Tobą, jakbym nie powiedział o tym, że kluczem jest też to, abyśmy opomiarowali wszystkie procesy. Bliźniak cyfrowy to nie jest tylko i wyłącznie odwzorowanie stanowiska produkcyjnego i tego, czy operator realizuje swoje działania na czas. Kluczem jest też to, abyśmy byli w stanie złapać informacje o pracy logistyki, pracy magazynu, pracy działów utrzymania ruchu, jakości HR-ów, czyli procesów, które często są traktowane jako procesy wspomagające, ale one jednak mają istotny wpływ na to, czy nasz proces główny, czyli produkcja, dzieje się na czas. Więc także je opomiarowujemy. Słuchajcie, troszeczkę już idziemy dalej, wpadamy w planowanie i teraz planowanie będzie już silnie powiązane z tym, o czym się będzie zajmował bliźniak cyfrowy. Czyli jeżeli mamy już dane, wiemy, co chcemy mierzyć, mamy raporty, czyli wiemy, co chcemy optymalizować, to jesteśmy w stanie podejść wreszcie do tego, żeby tworzyć plany działania. My tutaj poruszamy się w wielu typach planów. Plan wysyłek, czyli co, kiedy ma, jaki produkt ma wyjść z naszej bramki wysyłkowej, kiedy. Pokrycie wyrobów gotowych, czyli informacja na temat tego, czy już musimy rozpocząć produkcję, czy wyrobem gotowym będziemy w stanie w sposób jeszcze przewidywalny zaopatrywać klienta. Plan pokrycia materiałem, czyli ile mamy materiału w zakresie planu produkcyjnego, który dzisiaj realizujemy. Wreszcie plan produkcyjny na zmianę, na dzień, na tydzień, na długi okres czasu, łącznie z rozdawaniem zadań na godziny. Planowanie mocy produkcyjnych, czy potrzebujemy właśnie po to, żeby zaspokoić plan produkcyjny w długim horyzoncie czasu, czy musimy uzupełniać moce produkcyjne, czyli dokupić maszyny na przykład, żeby zrównoważyć pracę stanowisk,
czy mamy odpowiednią ilość osób, czy mamy dobrze zaplanowane procesy intralogistyczne, czyli przepłyną materiały na czas. Czy działania jakościowe są prawidłowo zaplanowane, czyli wiemy statystycznie albo niestatystycznie w oparciu o bardziej skomplikowane wzory, jakiego typu działania kontrolne powinny wydarzyć się kiedy. Szybko wymieniam dużo typu planów po to, żeby Państwu pokazać, że bliźniak cyfrowy ma odpowiedzieć na nie wszystkie, nie tylko na jakiś fragment działania. Bliźniak cyfrowy ma doprowadzić do tego, abyśmy byli w stanie symulować od poszczególnych działań w danej chwili, na danej linii, do długiego horyzontu, na przykład pół roku, który ma nam odpowiedzieć na proste pytanie, czy jesteśmy w stanie zrealizować zadania, które nam są potrzebne. I dochodzimy wreszcie do symulacji. Troszkę Wam teraz opowiem samej teorii, bo już teraz jesteśmy bezpośrednio w bliźniaku, a zaraz Wam pokażemy dokładnie, jak działa to w pełnym środowisku. Po pierwsze, po co symulujemy? Kilka jest odpowiedzi, one są równie ważne. Jadąc po kolei moją prezentacją, staramy się pracować nad wzrostem efektywności procesu i to jest zadanie każdego szefa zakładu, każdego szefa zmiany, czy nawet każdego pracowników działu utrzymania ruchu, działu technologicznego, czy improvementów, to jest wzrost efektywności. Tam, gdzie świat nie jest w stanie, zakład o 3-4% poprawiać efektywności rok do roku, o tyle traci później swoją konkurencyjność względem świata wokół siebie. Więc my musimy szukać tych pomysłów. Wzrost efektywności przez prawidłowo podejmowane decyzje, które właśnie mają wynikać z działań bliźniaka cyfrowego. Następna rzecz to jest usprawnienie samego procesu zarządzania. Co mamy na myśli tutaj? Słuchajcie, drodzy Państwo, możecie, wyobraźcie sobie, że zaczyna się zmiana i macie na zmianie 400 osób, albo 30, dalej jest dużo i macie konkretny harmonogram produkcji, każdego dnia inny, no bo dział sprzedaży przekazał taki plan działań na dzisiaj. 6 rano wchodzą pracownicy, odbili się kartami, wy dostajecie ilość i nazwiska, wiemy, kto jest na hali i nagle macie 5 minut, bo zgodnie z regulaminem pracy na hali już w 5 minucie stanowiska powinny produkować, macie 5 minut, żeby przypisać pracowników do konkretnych zadań. No i oczywiście, jakimi nie bylibyśmy nad ludźmi, no to przypiszemy ich w dużej mierze losowo na bazie poprzednich historii. No to bardziej rozwinięte zakłady używają macierzy poliwalencji, w których określają doskonałość pracownika, poziom doskonałości pracownika na danym stanowisku. Co robi nasz algorytm? Nasz algorytm jest w stanie bardzo szybko przeanalizować, kto na danym stanowisku, jakiego typu efektywności przy danym typu zlecenia miał w przeszłości i przypisać w sposób optymalny, czyli najlepszy na bazie danych założeń w danej chwili, układ osób. Czyli zobaczcie, usprawniamy proces decyzyjny, sprawiając, że z jednej strony są bardziej efektywne, bez dwóch zdań, ale przede wszystkim dzieje się dużo szybciej. Ograniczamy czasy wdrożeń i ograniczamy koszty wdrożeń. I tutaj bliźniak cyfrowy przede wszystkim pomaga nam w obszarze tworzenia różnego typu symulacji. Mamy sporo klientów, którzy właśnie sięgają po nasze rozwiązanie po to, że mają nową halę albo na hali zmieniają layout, nie wiedzą, w jaki sposób rozstawić te maszyny, albo wiedzą, ale chcą sprawdzić, czy jest to dobry układ, czy będzie wystarczająco miejsce dla magazynów międzyprocesowych, czy ludzie będą mieli odpowiednio dużo miejsca, żeby przejść, czy przepisy BHP będą zrealizowane, tak, w zakresie różnego typu wymogów bezpieczeństwa, między innymi odległości maszyn, ścieżek transportowych, więc do tego dzieje się fajna symulacja. Warto jest powiedzieć o typach symulacji, bo słuchajcie, świat, tak jak powiedziałem na początku, produkcja nie zaczęła się 4 lata temu wraz z pomysłami bliźniaków cyfrowych, trójwymiarowych. Na samym początku zaczynaliśmy opisywać je liczbowo, później pracowaliśmy głównie w oparciu o symulacje dwuwymiarowe, czyli po prostu kartkę papieru. Każdy zna layout jako kartkę papieru, najczęściej namalowaną w CAD-zie, jest tam bardzo dużo różnych elementów, pochylamy się nad tą kartką i staramy się rozkminić, czy przepływy będą dobre. I oczywiście to jest obraz statyczny, który jakby nie przewidzi tego, co będzie, jeżeli na przykład na stanowisku 18 w ciągu produkcyjnym stanowisko stanie, w jaki sposób będą się tłoczyły materiały na poprzednich stanowiskach. Tutaj z pomocą nam przychodzi dynamiczne modelowanie, także 2D. Ale my już idziemy dalej, bo przecież bliźniak cyfrowy jest trójwymiarowym rozwiązaniem, więc możemy statycznie symulować rozkład maszyn, ale także dynamicznie, o czym zaraz Wam pokażemy. A na koniec, jak już mamy tą dynamiczną robotę zrobioną, to jesteśmy w stanie zaprosić do VR-a i do AR. Warto jeszcze troszeczkę opowiedzieć o tym, że sama symulacja ma dwie bardzo ważne odmiany. Symulacja może być realizowana z uwzględnieniem odchyleń albo bez. I to jest taki dosyć nowy termin. Ja się przyznam, jak prezentowałem bliźniaka cyfrowego kilka miesięcy temu na jakiejś konferencji, to jeden z niemieckich konsultantów podszedł do mnie i się mnie zapytał właśnie, czy my przewidujemy, że świat jest bardziej skomplikowany niż prosta prezentacja liniowa. Liniowa prezentacja oznaczałaby mniej więcej tyle, że mamy założony jakiś harmonogram pracy, przepływa sobie materiał z punktu do punktu,
i w którymś momencie się po prostu kończy. Tak jak matematycznie wyliczyliśmy przepływ materiału. Świat niestety nie jest idealny, prawie zawsze jest troszkę inny, więc możemy symulować, i to nasz bliźniak, co zaraz Wam pokażemy, pozwala na to, symulować zarówno świat idealny, czyli nie ma odchyleń, jak i przewidzieć też to, że jednak czasem się zdarzy, że pracownik pójdzie na papierosa, nikogo o tym nie poinformuje, albo zabraknie materiału, będzie później musiał pójść na magazyn, albo maszyna stanie, bo ma mikroprzestoje. Nikt nie wie dlaczego, ale ona stanie raz na jakiś czas, na 3 minuty i tam trzeba ją puknąć z tyłu. I do tego najlepiej, żeby pan Kazik przyszedł. Więc jeżeli my mamy tego typu dane o odchyleniach, jesteśmy w stanie także je przewidywać. No i słuchajcie, piąty krok to algorytmy. Niczym nie byłyby bliźniaki cyfrowe, gdyby nam nie pomagały. Gdyby rzeczywiście nie było algorytmów, które będą nam podpowiadały, jak mamy działać. Zacznijmy może troszkę o typach algorytmów. Najczęściej czytacie o algorytmach machine learningowych, czyli pogłębionej wiedzy, która ma się uczyć i która ma tworzyć te zbiory dużo głębsze. Nasze rozwiązania nie proponują tego typu działań. My jesteśmy zwolennikami podejścia stochastyczno-kombinatorycznego, czyli z jednej strony mamy rachunek prawdopodobieństwa odchyleń i całą jakby filozofię rachunku prawdopodobieństwa opisującego konkretne zdarzenia. Z drugiej strony stosujemy kombinatorykę, która ma służyć temu, abyśmy byli w stanie dobierać te zadania z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa, te zmienne wsadowe, aby symulować rozwiązanie. A dzięki temu, i tu docieramy, słuchajcie, do pewnej konkluzji, dzięki temu, że mamy bliźniaka odwzorowującego świat, który jeszcze na dodatek potrafi odwzorowywać jego nieefektywności, to zadając kombinatorycznie dużo zmiennych wsadowych, czy przyjedzie materiał, czy nie przyjedzie, czy przyjdzie 300 pracowników, czy 320, czy będziemy mieli taki harmonogram produkcji, czy inny, czy różnego typu inne zmienne, jesteśmy w stanie wtedy symulować, poszukując optymalnych rozwiązań. Jakie są cele wdrożenia bliźniaka? O tym już chyba dużo mówiłem, mówiąc o symulacji. Natomiast może jeszcze opowiem tylko o tym, jakiego typu już dzisiaj algorytmy spotykamy w rozmowach czy deklaracjach różnych producentów bliźniaków cyfrowych na świecie i tego, co my dzisiaj wdrażamy w naszym rozwiązaniu. Niech pan pójdzie. A tu przyszedł pan z poczty dostarczyć paczkę. Więc to, czym się już dzisiaj zajmujemy, jesteśmy w stanie harmonogramować plan produkcyjny na danej linii, jesteśmy w stanie robić planowanie produkcji średnioterminowe, czyli właśnie uwzględnić, jakiego typu pracownicy albo jakiego typu materiały są, albo ich nie ma, jak to będzie wpływało na plan produkcyjny. Jesteśmy w stanie analizować poziomy zapasów, jesteśmy w stanie robić przepływ, rozpływ materiału na hali produkcyjnej, gdzie połączyliśmy koncepcję milkranu z kanbanem i pod konkretne zlecenia produkcyjne jesteśmy w stanie zaplanować, jak mają być dostarczane materiały na poszczególne punkty produkcyjne. Jesteśmy w stanie wreszcie optymalizować pracę samego magazynu. Dobrze, dużo poopowiadałem. Więc może troszkę czas na małe prezentacje. To na przykład jest jedna z takich symulacji poszczególnego stanowiska produkcyjnego. Mogę ją pokazać, bo finalnie klient, który ją budował z nami, nie dostał tego zlecenia. No, duże fajne zlecenie, które było na linii. A to już jest większa praca. Jeden z klientów, który miał kawałek procesu produkcyjnego, gdzie były gniazda montażowe, gdzie były gniazda produkcyjne i linia montażowa, gdzie zbudowaliśmy dla niego konkretną symulację, analizę. To, co jest w ogóle piękne w bliźniaku cyfrowym, to, że bardzo łatwo jesteśmy w stanie przesuwać różnego typu maszyny, a już oprogramowanie za nas będzie liczyło tego efekty. Jesteśmy w stanie w ogromnej dowolności też definiować, jak one parametry poszczególne będą precyzyjnie projektowane. I to jest mało romantyczny rysunek, który ja bardzo uwielbiam. Dla tych, którzy już są mega freakami matematycznymi, to jest wynik analizy pracy linii produkcyjnej 10 stanowisk, gdzie kolor czerwony określa mniej więcej tyle, że projekt, że pracownik musiał stać i czekać na konkretną kolejną czynność. I tutaj troszkę chciałem pewną klamrą zamknąć, bo w którymś momencie na samym początku powiedziałem Państwu, że to, co robi bliźniak cyfrowy, to jest taki Lean 4.0, czyli nowa koncepcja dosyć starej już myśli. Jak pewnie Państwo pamiętacie, Lean zaczyna się od tego, że szukamy strat. Ich jest 7 typów poszczególnych głównych strat i dokładnie to stara się robić bliźniak cyfrowy. Czyli jesteśmy w stanie liczbowo, symulacyjnie doprowadzać do tego, że identyfikujemy te straty, a następnie optymalizujemy to działanie i algorytmicznie staramy się do tego doprowadzić. Efekt jest tego taki, że dzięki nam można zaprojektować stanowisko produkcyjne 50% szybciej, no bo wiele tych ewolucji robimy wirtualnie,
Jesteśmy w stanie dzięki temu obniżyć CAPEX nawet o 30%, niwelując błędy, ale także przyspieszając proces pracy. I co jest chyba kluczowe w tym naszym wywodzie, jesteśmy w stanie zwiększyć wzrost produktywności, poprawić produktywność blisko o 20%. Jak przejrzycie Państwo, Lean generalnie dawał kilkanaście, w związku z czym te 20% to jest dobry standard wdrożenia Leanu po prostu. Kilka słów o wdrożeniu, bo mam nadzieję, że już troszkę Państwa zachęciłem do samych efektów, no bo jak to w biznesie jest tak, że nikt z nas nie robi pracy tylko dla samej pracy, robimy ją głównie po to, żeby mieć konkretne, namacalne efekty, najczęściej finansowe i to właśnie ma nam dać bliźniak cyfrowy. Więc teraz pytanie, ile wysiłku i z czym się to wiąże? Znaczy, drodzy Państwo, my już mamy ze sobą kilka wdrożeń. Platforma DBR77 wpadła na taki pomysł, że chcemy wchodzić do firm bez względu na to, na ile one są już dzisiaj rozwinięte technologicznie, jak duże mają budżety. Więc zbudowaliśmy środowisko, które ma za zadanie sprawić, żeby już praktycznie od pierwszego miesiąca, kiedy podjęta jest decyzja o realizacji wdrożenia bliźniaka cyfrowego, żeby było to możliwe. Co to dla nas oznacza? Po pierwsze, bardzo niską barierę wejścia w ujęciu cenowym. Zapraszamy gorąco do śledzenia naszych pakietów. Obecnie mamy dwa pakiety bliźniaka cyfrowego, jeden za 300 euro miesięcznie, drugi za 500. 300 euro miesięcznie oznacza, że jesteśmy w stanie zrobić pełną symulację wielowątkową, zarówno na PC-cie, jak i później w Omniverse, o którym zaraz powiemy troszeczkę więcej. Natomiast 500 euro miesięcznie to są już bliźniaki cyfrowe z wsparciem algorytmicznym, czyli zarówno wykorzystujemy albo dane historyczne do analiz, albo nawet podpinamy dane czasu rzeczywistego z maszyn, o których wcześniej opowiadałem. Jesteśmy w stanie na tej podstawie uruchamiać algorytmy, które mają wspierać Was w procesach decyzyjnych. Jest łatwo wyliczyć, że 500 euro miesięcznie to jest około 2,5 tysiąca złotych, no troszeczkę mniej, a 2,5 tysiąca złotych to jest połowa, może troszeczkę więcej niż połowa średniego wynagrodzenia w Polsce, więc jeżeli jesteśmy w stanie algorytmem poprawić efektywność na tyle, żeby ograniczyć pracę jednego pracownika w wymiarze pół etatu, no to przyznacie Państwo, że bariera wejścia jest bardzo niewielka. Natomiast drugi czynnik bardzo dla nas ważny, o którym tu już zaraz opowiem, mówiąc o wdrożeniu, to to, że my praktycznie nie wymagamy bariery wejścia wiedzy wykorzystania danego środowiska. O ile nasi konkurenci przygotowują rozwiązania bardzo skomplikowane i często słyszymy, że jak ktoś nie umie kodować w takich językach jak Python, to nie zbuduje środowiska. U nas absolutnie taka wiedza jest niemożliwa. My wyszliśmy z założenia, podobnie jak w gamach, że jeżeli inżynier w ciągu 10 minut nie zakocha się w pracy w naszym środowisku i nie zobaczy z nich efektów, to najprawdopodobniej nie będzie chciał z niego korzystać. Więc rzeczywiście bariera wejścia ma być bardzo niska. No dobrze, więc jak już wiemy, że chcemy, to teraz jak działamy? Zaczynamy od tego, że spotykamy się na takim spotkaniu kick-off projektowym, gdzie rozmawiamy o tym, po pierwsze o tym, co będziemy chcieli osiągnąć, kto jest w zespole, jaki jest harmonogram prac, nic nadzwyczajnego. W drugim kroku staramy się zebrać modele 3D dla wizualizacji zakładu. Zobaczycie Państwo zaraz, że tych modeli dużo mamy. My dzisiaj mamy około 1000 już i ta liczba ciągle rośnie, tak liczby około 40-50 modeli miesięcznie. Natomiast jeżeli macie Państwo jakieś bardzo nietypowe modele, z chęcią zajmiemy się ich odwzorowaniem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ich znaleźć, możemy wykorzystać Wasze pliki CAD-owskie z projektowania danych stanowisk, czyli w formacie estepów jesteśmy w stanie je przerobić i koledzy wtedy zbudują warstwę graficzną. To niestety nie jest takie proste, że weźmiemy sobie takie pliki, sobie go sami wgramy. Natomiast ponieważ wszyscy chyba idziemy powoli do metaversu, to wszyscy będziemy się prędzej czy później musieli dorobić modeli trójwymiarowych naszego świata rzeczywistego wokół nas. Na tym etapie też robimy pierwsze szkolenie w pracy w samym studiu, tworzymy pierwsze wizualizacje. To jest taki moment, w którym my staramy się trochę już na Was przepchnąć tą pracę. Oczywiście trochę żartuję, ale chodzi nam o to, że jeżeli razem zaczynamy budować pierwsze stanowiska, to my staramy się edukować Was z wykorzystania naszego środowiska, pokazać Wam trochę trików, dzięki czemu już w następnych pracach sami jesteście w stanie realizować te działania. W następnym kroku budujemy schemat połączenia procesów Waszych z wirtualnym środowiskiem. Większość firm produkcyjnych w Polsce dzisiaj jeszcze nie deklaruje jakkolwiek przekazywania informacji do chmury. My w zasadzie wychodzimy z założenia, że pracujemy na danych już w chmurze, niemniej jednak pomagamy budować sposób połączenia tych informacji. I tu od razu powiem Państwu, nie ma stresu, to znaczy już świat jest na tyle też wymyślony i poukładany, że mamy jasno określone protokoły działania, które sprawiają, że gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przepływu tych informacji i ich wykorzystania, tego co z nimi się dalej będzie działo. Powiem tak, nie będą one mniej bezpieczne działając w chmurze w naszym środowisku niż są u Was na Waszych serwerach. Znaczy, myślę sobie, że często w firmach produkcyjnych łatwiej jest wyciągnąć dane niż wyciągnąć je z naszych serwerów.
No i na koniec robimy walidację przepływu, czyli zbieramy feedbacki, aktualizujemy na bieżąco zapotrzebowanie. I powiem Państwu, że to, co nasz bliźniak cyfrowy i ta formuła, o której dzisiaj dużo mówię, ma też dać, to, żeby zacząć pewien proces transformacji, który się musi dziać na zakładach produkcyjnych. Najczęściej zaczynamy od prototypowania jakiegoś stanowiska. Wszystkim się wydaje, że namalujemy od razu cały zakład, ale najczęściej zaczynamy od jakiegoś stanowiska albo linii po to, żebyśmy my nauczyli się trochę was, żebyśmy zbudowali system połączenia, ale także, żebyśmy wykształcili w organizacji kadry do tego działania. Dużo poopowiadałem, czas może trochę na przykłady i na obrazki. Tu po lewej stronie możecie Państwo zaobserwować nagranie z jednego z filmów. Jesteśmy w stanie naszym środowiskiem podejść idealnie. Mateusz, przygotuj się zaraz, może już Ci oddamy ekran, żebyś trochę poopowiadał. Jesteśmy w stanie podjechać idealnie do danego stanowiska, jesteśmy w stanie przeanalizować jego pracę. Natomiast jesteśmy, co jest chyba także kluczowe, w stanie wyjąć informacje o każdej, ale dosłownie literalnie każdej czynności, która się dzieje na terenie zakładu i zobrazować je w dowolnych raportach, które mogą być kluczowe. Dobrze, mamy już Mateusza, więc ja oddam Ci ekran. Raz, czy mnie słychać? Próba mikrofonu. Słychać. To ja może, Mateusz, przyjmuję ekran, a jeszcze małe wprowadzenie. Rzadko się dzieje tak, żeby na webinarach informacyjno-edukacyjno-sprzedażowych opowiadał autor środowiska. Mateusz Kamiński, autor naszego środowiska trójwymiarowego, który zajmuje się zarówno tym, żeby te modele były ładne, jak i interakcjami, a przede wszystkim ogromną matematyką, która za tym stoi. Mateusz, bardzo szybko pokaż nam, ale naprawdę szybko, co nasze studio może. Pokaż jeszcze w jarach, jak można się zagłębić w ten świat. Mhm, jasne. To tak, powiem tylko na początku kilka rzeczy bardzo ważnych o samym Studio 3D. Po pierwsze, całe Studio 3D jest w przeglądarce, więc nie musimy pobierać żadnego dodatkowego oprogramowania. Jest dostępne dla każdego bardzo szybko. I całość Studia 3D powstała od zera przez nas, więc my mamy nad nim pełną kontrolę i mamy pełną swobodę rozwijania tego środowiska. Główną zasadą używania środowiska jest prostota jego użytkowania. Chcemy uczynić z tego programu coś, co jest łatwe dla każdego. Nie musimy zatrudniać wyspecjalizowanych ludzi. Każda osoba, która obsługuje komputer, będzie potrafiła taką wizualizację stworzyć. Budowanie jest bardzo proste, tak jak w grach komputerowych. Wybieramy po prostu elementy z rozwijalnych list i stawiamy je na scenach. Dzięki temu tą scenę, którą tutaj Państwo widzą, ja zrobiłem w około 2 godziny. Więc mówimy o rzędzie wielkości godzin w odwzorowaniu zakładu. Oczywiście ja jestem już wdrożony, ale są to raczej godziny, nie tygodnie, nie miesiące. Dodatkowo, choć jest to środowisko proste w obsłudze, to nie znaczy, że efekty, jakie w nim osiągamy, tak jak Piotr mówił, są proste. Możemy stworzyć całą symulację zakładu i zaprezentować jego przebieg. Możemy tą symulację zmienić, ustawiając odpowiednie parametry czasowe. Jeżeli takie parametry znamy, możemy ustawić zdarzenia i taką symulację tutaj przedstawić, zaobserwować i od razu sprawdzić, czy nie mamy wąskich gardeł, czy gdzieś nam się nie nawarstwia. Po czym możemy po prostu parametry zmodyfikować, zmienić, uruchomić animację ponownie i ją przyspieszyć, więc zanim zakład w ogóle powstanie, będziemy mogli taką animację przetestować. I jak mówiłem, jest to bardzo proste w użytkowaniu i każdy może w szybki sposób tego środowiska używać. Poza wzorowaniem 3D oczywiście możemy też rozrysować wszelkie layouty, żeby zaprezentować to, w jaki sposób zakład funkcjonuje. Całość sceny, którą Państwo widzą, mamy synchronizowaną na wszystkich platformach, czyli będziemy widzieli to samo w przeglądarce, to samo na goglach VR-u, które za chwilę założę, i w rozszerzonej rzeczywistości, więc mamy możliwość na przykład udania się do pustego zakładu i wyświetlenie całości tej wizualizacji w tym zakładzie. Powiem tylko bardzo szybko, zanim założę gogle, że tak przygotowana wizualizacja z taką symulacją i taka przestrzenna niesamowicie podnosi świadomość sytuacyjną, kiedy możemy wszystko z bliska zobaczyć, sprawdzić, szybko przestawić i przetestować. Daje nam to ogromne możliwości i ogromne zrozumienie sytuacji, dzięki czemu możemy podejmować dobre decyzje na następnych etapach. Piotrze, pozwolisz, że założę gogle w takim razie i chwilkę mi to zobaczymy, czy się szybko połączę. Przełączę sobie tutaj kartę. Więc możesz zrobić małe zapełnienie w międzyczasie. Tak, to jest moment, kiedy może ja szybciutko opowiem jeszcze, potwierdzając, po co tą zabawę robimy. Jak już widzicie Państwo, bardzo łatwo jesteśmy w stanie lokować elementy.
Bardzo łatwo jesteśmy w stanie namalować layout, rozlokowanie maszyn. Na poziomie layoutu opisujemy, gdzie mogą stać maszyny, gdzie nie mogą stać. Opisujemy, gdzie mogą chodzić ludzie albo jeździć wózki, co jest szczególnie ważne ze względu na przepisy BHP, o których coraz częściej już poważnie mówimy też w Polsce. Następnie jesteśmy w stanie lokować bardzo łatwo sprzęt. Mateusz, już może skończę myśl, to jeszcze się chwilkę połącz. Jesteśmy bardzo łatwo w stanie budować, przesuwać. Widzieliście Państwo, najczęściej mówimy, że jesteśmy takimi simsami dla zakładów produkcyjnych, więc jest ogromna dowolność i łatwość w tym zakresie. No i na koniec sama symulacja. To Mateusz bardzo szybko przez to przeszedł. To jest też kwestia tego, że po kolei pokazujemy poszczególne elementy. Od razu nam się tworzy linia symulacyjna. Jeżeli mamy możliwość podpinania danych czasu rzeczywistego skądś, no to automatycznie jesteśmy w stanie to zrobić. Dobra, mamy już Mateusza w wirtualnym świecie, więc Mateusz, może trzy słowa. Jasne. Cała scena, którą Państwo tutaj widzą, jest synchronizowana z tą sceną, którą tworzymy na naszym koncie na platformie, więc każda zmiana w przeglądarce zmienia natychmiast wszystkie, całe ustawienie tutaj w jarze, dzięki czemu nie musimy tego zakładu budować jeszcze raz w jarze, wszystko jest synchronizowane. Wchodząc do tego zakładu, widzimy jego fizyczne wymiary, wszystko jest wymiarowane do prawdziwych rozmiarów, więc możemy sprawdzić poprawność ustawienia wszystkich elementów, no i oczywiście też zweryfikować poprawność implementacji. Możemy z bliska wszystko obejrzeć, sprawdzić, przekonać się, czy wszystko zostało dobrze ustawione i dodatkowo moglibyśmy przeprowadzić w VR-ze także szkolenia BHP. Pracujemy teraz nad modułem multiplayer, w którym kilka osób w headsetach będzie mogło jednocześnie stać obok siebie i siebie obserwować. I w ten sposób możemy na przykład zrobić wirtualne przejście po zakładzie. Sprawdzić właśnie zasady implementacji, ale też zasady bezpieczeństwa, czy wszystkie zostały zachowane. Wszystkie funkcjonalności, takie jak tablica z analizą parametrów produkcyjnych w VR-ze, także funkcjonuje. Wszystkie parametry są tu zliczone, jak Państwo mogą zobaczyć od razu z efektywnością realizacji na każdej linii. I możemy swobodnie się przemieszczać tutaj po zakładzie i wszystko obserwować. Czas może zostać także przyspieszony i tutaj, więc jeżeli podejdę i na przykład przyspieszę czas, mogą Państwo zobaczyć tak, że wszystko przyspieszyło. No i oczywiście też mogę animację zatrzymać. Taki sam poziom wizualizacji oferujemy także w rozszerzonej rzeczywistości, czyli z telefonem możemy udać się na pusty zakład i całość tego zakładu wyświetlić. Dobrze, Mateusz. Tak. Dziękuję Ci ogromnie. Fajnie wyglądało to, jak nie mieściłeś się głową w kamerze, ale za to miałeś gogle VR-owe. Więc myślę, że widzowie też, nasi odbiorcy się trochę ubawili. Natomiast oczywiście zależało nam przede wszystkim, drodzy Państwo, na to, żeby pokazać Państwu, że nasze środowisko odpowiada zarówno wymogom związanych z projektowaniem, analizą przepływu, algorytmicznym wsparciem procesów decyzyjnych. Poza tym tradycyjnym ujęciem trójwymiaru w komputerze jesteśmy w stanie wejść do VR-a, który z całą pewnością jest przyszłością. Co byśmy teraz nie mówili o Zuckerbergu, który ma problemy z metaversem. My już jakby jesteśmy gotowi do tego i nasze środowisko jest już w sklepie okulusowym dostępne. Myślę, że chyba powoli kończy nam się już czas, ale też tematy na dzisiejszy dzień się wyczerpują. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko wrócić do swojej prezentacji. Szanowni Państwo, my Was gorąco zapraszamy do kontaktu z nami. Jeżeli Was chociaż trochę zainspirowaliśmy, jeżeli chcielibyście porozmawiać na temat zarówno zarządzania danymi, zbierania tych danych, optymalizacji procesów na bazie danych, automatyzacji zbierania danych, czy chcielibyście pójść dalej i poszukujecie rozwiązania, jak szukać optymalizacji w przepływie materiału, jak podejść do symulacji wizualnej, liczbowej, czy wreszcie poszukujecie pomysłów na to, jakiego typu algorytmy mogłyby usprawnić procesy decyzyjne, zapewniam gorąco, że możemy Wam dużo fantastycznych przykładów podsunąć, które pokazują, że te wdrożenia już się dzieją i są bardzo efektywne. Zapraszamy bardzo gorąco do kontaktu z nami przez naszą stronę dbr77.com, przez LinkedIny, przez newslettery, którymi do Was docieramy i w każdy inny sposób. Nie wiem, Soniu, chyba wyczerpaliśmy zadanie, tak? Sonia się nie spodziewała pytania na koniec. Piotrze, wysłałam Ci pytanie na czacie, bo mamy pytanie od pana Ireneusza. Jak długo trwa proces przygotowania algorytmów do analizy danych?
No oczywiście zależy to zarówno od skomplikowania, jak i skomplikowania konkretnego case'u, ilości zmiennych, wielkości obszaru, który chcemy optymalizować i typu algorytmu. Odpowiedź to zależy, nigdy nic nie rozjaśnia, więc może posłużę się jakimś przykładem. Jeżeli mówimy o na przykład harmonogramowaniu zleceń, czyli pracy w ramach konkretnej linii produkcyjnej, która ma różne na przykład jednostki, różne czasy standardowe dla różnych zadań, to jesteśmy w stanie to zrobić w przeciągu tam dni. Jeżeli mówimy o bardziej skomplikowanej analizie, nie wiem, rozpływu materiału po halach produkcyjnych, to pewnie troszkę dłużej. Oczywiście kluczem z praktyki naszej jest to, w jaki sposób mamy przygotowane dane, a nie w jaki sposób tworzymy algorytm. Śmiem stwierdzić, że 80% czasu, który zajmuje nam przygotowanie dla klienta rozwiązania, to jest ustrukturyzowanie jego danych albo zbieranie tych danych, a nie praca nad samym algorytmem. To jest najczęściej już rzeczywiście relatywnie łatwa rzecz i tu nie będę ściemniał, wynika to przede wszystkim z tego, że my wykorzystujemy metodyki znane, czyli tematy związane z leanem, z analizą obciążeń, a dopiero później robimy pewną symulację efektu tej pracy. Także reasumując, sam algorytm zajmuje niewiele czasu, najwięcej czasu zajmuje zbieranie danych i strukturyzowanie tych danych. Chyba odpowiedziałem. Zapraszam panie Ireneuszu, tak, do kontaktu z nami i myślę sobie, że jeżeli ma pan konkretny case, to oczywiście się z wielką ochotą nad nim pochylimy. Cóż, Soniu, Mateuszu, dziękuję wam bardzo. Fajne spotkanie. Zabieramy się dalej po to, żeby nasze bliźniaki robiły jeszcze fajniejsze rzeczy niż dzisiaj. A państwu dziękujemy i zapraszamy do różnego typu eventów informacyjnych, które generujemy. Do zobaczenia.